Dzień dobry Państwu, witamy bardzo gorąco z Bielska Białej. Przed nami mecz 20. kolejki grupy trzeciej ligi. Rekord Bielsko-Biała zagra z rezerwami Miedzi Legnica. Tomasz Nowak, ale nie ma co patrzeć na innych, jak mówiliśmy. Trzeba patrzeć na siebie. Tomasz Nowak ma miejsce do uderzenia. Nowak! I to była pierwsza bardzo groźna akcja rekordu. Biskup uruchomił Tomasza Nowaka, rozpędza się Tomasz Nowak, mija Gurgula, Tomasz Nowak już w 16, Tomasz Nowak, szansa, Tomasz Nowak, był tam Świderski, nie sięgnął piłki. Tak, wydawało się, że w takiej akcji troszeczkę szaleńcze, tak jeden na cztery. Oj, teraz błąd bramkarza, Waluś już zgrywa piłkę, będzie okazja, Świderski jest, była pusta bramka, no ta decyzja być może nie była najgorsza. Nowak, dokręcona piłka, jest Biskup, jest gol! Piłka jest w bramce, 1-0 dla rekordu. No to są właśnie te stałe fragmenty, w których króluje rekord. Szeroko ustawiony Sławek. Jest dośrodkowanie, dobra piłka, Kotełba trafia w piłkę, Ukrainiec. Może w tym aspekcie gdzieś tam na pewno będą szukali swoich szans. No to popatrzmy, jedna z ostatnich szans w pierwszej połowie. Fatalne to zagranie, trafiony w plecy zawodnik rekordu. No jest szansa na kontrę. Troszkę to zwolniło. Za plecy ta piłka zagrana. Świderski zobaczył, jak wysoko ustawiony jest Paweł Lenarcik. Jeszcze raz trafia piłka do niego. Teraz uruchomiony Tomasz Nowak. Tomasz Nowak. Szkoda, że wcześniej nie podniósł głowy. Jeszcze zbierał się tam do tego uderzenia Michał Biskup. Trudna ta piłka i mamy koniec pierwszej części. Rekord może mało konkretny w tych akcjach, natomiast przewaga Bielszczan zdecydowana. Z numerem 21 Szymon Nocoń, 27 Bartłomiej Twarkowski i numer 30 Konrad Kareta. Zdąży do tej piłki Waluś jest szeroko ustawiony tutaj Świderski, Waluś do Biskupa, było bardzo blisko, kapitalna indywidualna akcja, Waluś znów, teraz Rajnisz zaprasza go do driblingu, no i poradził sobie po raz kolejny gracz rekordu, faulowany, rzut wolny. Tomasz Nowak, dośrodkowanie, skakał Świderski, Waluś, piłka w bramce, jeszcze chyba po nodze jednego z graczy rekordu. Zespół Miedzi nam tutaj prezentował się dobrze, dążył do zmiany wyniku, a tu tymczasem bramka. Teraz Biskup, dobrze zasłonił się rosły napastnik rekordu, Waluś szuka miejsca do uderzenia, dobre zachowanie. Biega Kowalczyk, dobrze Kasprzak. Teraz ma troszkę miejsca Świderski. Dobrze to zrobił Świderski. Popatrzmy! Piłka obok bramki. Zawiesiliśmy głos, bo wydawało się, że za moment wpadnie do siatki, nawet po tej interwencji Lenarcika. Świderski może mówić o pechu w tej sytuacji. Tam wiele spotkań naprawdę jest kapitalnie, po raz kolejny po profesorsku Tomasz Nowak. No, najlepszy na boisku moim zdaniem zawodnik Twarkowski. Do Świderskiego, nie wiem czy nie był na pozycji spalonej, ale sędziowie uznali, że nie. Kasprzak, świetnie do Twarkowskiego, Twarkowski z dystansu, ależby to była bramka, jeszcze walczą zawodnicy rekordu, nie ma gola, kapitalna interwencja Pawła Lenarcika, bo tam zgromadzeni zawodnicy w białych strojach, tam także w niebieskich koszulkach ci, którzy mają ich kryć, ta piłka przechodzi, jest w rękach bramkarza, był spalony Igor Lewandowski. Lewandowski, dobrze bita piłka, będzie strzał i gol! Przepiękne trafienie Michała Skowrona. No dzisiaj mamy naprawdę tutaj pokaz takich akcji, kiedy piłkarze próbują strzelać z powietrza, kiedy próbują strzelać z półobrotu. Piękny strzał, zasłużona bramka. Aj, zawahał się teraz Seweryn Caputa. Był taki moment, kiedy Rajnisz za mocno wypuścił sobie w piłkę, a teraz uwierzyli gracze Miedzi, że jeszcze coś tutaj można zmienić. Ten, który zdobył gola, dośrodkowuje w 16. Będzie zamknięcie tej akcji, mocny strzał obok bramki. To jest ostatni akcent w tym spotkaniu. 3 punkty dopisuje rekord Bielsko-Biała, dzięki czemu też skakuje na pozycję wicelidera rozgrywek trzeciej ligi, grupy trzeciej. No i w środę będzie ciekawe spotkanie. Polonia Beton, rekord Bielsko-Biała. Zapraszamy Państwa.